To jest kanał Polityka RP. Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezydent Republiki Węgier wygłoszą oświadczenia. Uprzejmie proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Duda. Ekscelencjo, wielce szanowny panie prezydencie, szanowne panie i panowie ministrowie, szanowni państwo ambasadorowie, wszyscy dostojni przybyli goście. Przede wszystkim z wielką radością chcę powitać pana prezydenta Węgier, Tamasa Suljoka w Polsce. Bardzo dziękuję panie prezydencie, że zgodził się pan przyjąć to zaproszenie. Ze wzruszeniem pana przyjmujemy, bo to jest pana pierwsza wizyta zagraniczna po objęciu urzędu prezydenta Węgier. I ona się odbywa właśnie u nas, tutaj w Polsce, w miejscu bardzo szczególnym, w Starym Sączu, w mieście w Małopolsce, w którym te więzi historyczne polsko-węgierskie są tak bardzo silne, że śmiało można mówić, że są praktycznie na każdym kroku widoczne i w architekturze, i w historii miasta, które, jak często mówią, jest miastem świętej Kingi, czyli księżniczki węgierskiej, która kiedyś w XIII wieku przybyła do Polski i z Polską związała swoje życie, wychodząc za mąż, za polskiego księcia. Tutaj założyła klasztor klarysek. W tym klasztorze po śmierci męża postanowiła osiąść i całą swoją resztę życia spędziła już tutaj, w tym niewielkim mieście na południu Polski. Cieszymy się ogromnie, że możemy pana tu dzisiaj gościć razem z małżonką, właśnie dla podkreślenia przyjaźni polsko-węgierskiej, dla podkreślenia więzów łączących nasze narody w przededniu Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. I jest to oczywiście jak zawsze także sposobność do omówienia tych najważniejszych tematów politycznych, które czekają nas w przyszłości. To właśnie dzisiaj przed momentem robiliśmy z panem prezydentem, tutaj z państwem ministrami, ambasadorami i w formie spotkania bilateralnego, dwustronnego w cztery oczy i w formie spotkania delegacji polskiej i węgierskiej pod naszym przewodnictwem. Oczywiście mówiliśmy o zbliżającym się przewodnictwie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, które wkrótce tą prezydencję obejmą Węgry. I w drugiej połowie 2024 roku i zaraz po Węgrach, na początku 2025 roku, my, Polska, czyli pierwsza połowa 2025 roku, to jest nasza prezydencja, więc będziemy przejmowali niejako w Unii Europejskiej od Węgier. Dzisiaj mówiliśmy z panem prezydentem o rozszerzeniu Unii Europejskiej, o przyjęciu do Unii Europejskiej nowych państw. Jak państwo też wiecie, ja jestem tuż po wizycie w Słowenii, gdzie mówiliśmy o państwach Bałkanów Zachodnich, ale także i niezwykle istotna jest przyszła akcesja Ukrainy, Mołdawii. To są te najważniejsze tematy. Mamy nadzieję, że wkrótce też wśród państw Bałkanów Zachodnich Bośnia i Hercegowina będzie do Unii Europejskiej przyjmowana, a później dalsze państwa. My kiedyś, te 20 lat temu, byliśmy przyjęci do Unii Europejskiej. Wiemy, co to znaczy dla państw, dla narodów stać się częścią tej wielkiej europejskiej wspólnoty politycznej i w związku z czym jesteśmy zwolennikami polityki otwartych drzwi w Polsce. Byliśmy cały czas i tutaj nasza polityka jest absolutnie stabilna, nasze stanowisko jednoznaczne. Polityka otwartych drzwi, tak, zarówno do Unii Europejskiej, jak również polityka otwartych drzwi do NATO. A propos NATO, też mówiliśmy z panem prezydentem właśnie o kwestiach związanych z wydatkami na obronność. Tutaj Polska i Węgry akurat, śmiało można powiedzieć, stoją w jednej linii. Węgry od dawna już wydają ponad 2% swojego PKB na obronność. W tej chwili to jest prawie 3%. Polska wydaje ponad 4% swojego PKB na obronność. Można więc powiedzieć, że pod tym względem jesteśmy w awangardzie spełnienia wymogów NATO. Ale mówiłem panu prezydentowi, że moją propozycją dla NATO na najbliższy czas w związku ze zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa w Europie i na świecie jest podniesienie wydatków na obronność w całym NATO do poziomu co najmniej 3%.
To jest moja propozycja, którą ja zgłosiłem nie tak dawno przed wizytą w Waszyngtonie. Rozmawiałem o niej już w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem, z przedstawicielami kongresu, przedwczoraj z panią prezydent Słowenii Nataszą Pirc-Musar. Dzisiaj właśnie rozmawiam też z panem prezydentem, też o tym mówiłem. Na marginesie tylko powiem, że dziękuję i cieszę się, z satysfakcją wielką przyjąłem podjętą przez Sejmas litewski decyzję o tym, że poziom wydatków Litwy na obronność będzie podniesiony do 3% PKB w ramach planu modernizacji i budowy litewskiej armii i wzmacnianiu litewskiej obronności. Uważam, że wszystkie kraje NATO powinny w tym kierunku podążać. Kiedy w 2014 roku NATO jako wspólnota podejmowało decyzję o 2%, po rozpoczęciu rosyjskiej okupacji Krymu, po rosyjskim tak naprawdę ataku na okręg doniecki, ługański, ale pod pozorem wówczas separatystów, przecież to oficjalnie Rosja się odżegnywała od tego ataku, wtedy podjęto decyzję o 2%, ale dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, zupełnie inna. Dzisiaj mamy sytuację pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W związku z powyższym uważam, że uzasadnione jest, aby kraje NATO zaczęły ponosić takie wydatki na obronność, jakie były w czasach, no niestety, zimnej wojny, kiedy Rosja groziła Europie i światu agresją. Dzisiaj też grozi. I wtedy było to 3%. Dzisiaj też to powinno być 3%, więc dalej zapewniam, że będę z tym postulatem szedł i o tym też dzisiaj mówiłem panu prezydentowi. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy oczywiście z panem prezydentem też o najważniejszych problemach, o problemach rolnictwa w aspekcie decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy też, proszę Państwa, o naszej współpracy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tutaj też mówiliśmy o wojnie, która toczy się dzisiaj w Strefie Gazy i o tym, w jaki sposób także ten konflikt daleki, ale jednak bardzo mocno wpływający też na naszą sytuację w Europie i ogromnie zagrażający wielkim kryzysem migracyjnym, który potencjalnie jest niebezpieczny dla Europy. Mówiliśmy także o tym, ja zapewniłem też pana prezydenta, że gdyby była potrzebna pomoc w strzeżeniu granicy, to Polska ma bardzo wysoko wykwalifikowanych specjalistów, polskich strażników granicznych, w razie czego będziemy się starali służyć naszą pomocą, jeżeli taka solidarna potrzeba będzie ze strony węgierskiej, gdyby ta granica węgierska, będąca zarazem granicą Unii Europejskiej, w wielu miejscach była zagrożona. Szanowni Państwo, to są te, poza samymi kwestiami naszej przyjaźni polsko-węgierskiej, najważniejsze tematy międzynarodowe, o których rozmawialiśmy z panem prezydentem. Ach, ja jeszcze poruszyłem kwestię współpracy w ramach Trójmorza, dla mnie bardzo ważną, czyli rozwoju infrastrukturalnego tutaj naszego i naszej części Europy. Mówiłem panu prezydentowi, że bardzo mi zależy na rozwijaniu tej współpracy i też dziękuję bardzo panu prezydentowi, że gotów jest w przyszłym roku przekazać mi prezydencję w ramach Trójmorza. To będzie ostatni rok mojej tutaj służby dla Rzeczypospolitej na Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej. Przypomnę Państwu, że w 2015 roku wspólnie z panią prezydent Chorwacji ja zapoczątkowałem współpracę Trójmorza. Będzie dla mnie niezwykle zaszczytne i niezwykle miłe również to, żebym na koniec swojej prezydentury mógł się pożegnać jako gospodarz szczytu Trójmorza z państwem prezydentami, z koleżankami i kolegami prezydentami, którzy uczestniczą tutaj w naszej wspólnocie trójmorskiej. Także bardzo panu prezydentowi dziękuję za zrozumienie w tym zakresie i za życzliwość wielką, jaką tutaj okazał. Była wcześniej delegacja węgierska o gotowości do tej prezydencji przyszłorocznej, ale pan prezydent ten gest przyjaźni wobec mnie wykazał, za co bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze raz z wielką radością witam pana prezydenta razem z małżonką w Polsce, w Starym Sączu. Jeszcze chcę podkreślić, to pierwsza wizyta zagraniczna pana prezydenta właśnie do nas na Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
trochę polityczna, ale też przede wszystkim przyjacielska, za co ogromnie dziękujemy. Jeszcze raz gratuluję panu prezydentowi wyboru na urząd prezydenta Węgier i przyjęcia tego urzędu i wstąpienia na urząd prezydenta Węgier dosłownie w ostatnich dniach. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję panie prezydencie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu prezydenta Republiki Węgier, pana Tamesa Sulyoka. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévők, mindenek előtt elnök úrnak és kedves feleségét szeretném megköszönni a meghívást és azt a szívélyes fogadást, amelyben bennünket itt részesített Ószandecen. A lengyel-magyar barát nem fiatal, legalább 1000 évre tekint vissza, és mélyen gyökerezik a magyar társadalomban. Én már általános iskolás tanulmányaim során szembesültem ezzel, örömmel szembesültem, és mivel lengyel felmenőm is volt így, még ennek ráadásul krakói, tehát ennek még így külön örülni is tudok. Sajnos a lengyel nyelvet nem beszélem, de hát ezt bocsássák meg nekem. Annak is örülök, hogy személyesen tudtunk találkozni a lengyel-magyar barátság napján. Ezt évek során ez nem sikerült, a Covid és más problémák miatt. Most nagyon örülök, hogy ez sikerült, és annak is örülök, hogy a lengyel-magyar barátságnak egy kézzel fogható bizonyítékát tudtam adni azzal, hogy önök úrnak átadom a három tenger kezdeményezés ben a jövő évi elnökséget. Úgy gondolom, hogy ez méltó, és elnök úr számára is, de az egész kezdeményezés számára úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos, hogyha ez így fog megtörténni. Az 1000 esztendő mellett ugye legalább 1000 szállal is kötődünk mi egymáshoz, lengyelek és magyarok. Itt elnök úr megmutatta nekem a főteret és a főutcát. Én sok magyar kisvárost tudnék mondani, amelyik ugyanígy néz ki, mint Ószandec. Ezek összekötnek bennünket, ezek az élmények itt Közép-Kelet-Európában, mert úgy érezzük, hogy ez nem a lengyeleké meg a magyaré, hanem ez a miénk. Itt nekünk van valami közös dolgunk és közös sorsunk itt Európának ezen a részén, és ez köt bennünket Szent Kinga óta itt ezen a helyen össze. Két olyan nemzetről beszélünk, amelyik megbecsüli és értékeli a szabadságot. A magyarok és a lengyelek mindig tudták, hogy a szabadságért harcolni fontos, mert a szabadság az viszont a miénk, és a saját szabadságunk az mindnyájunknak nagyon fontos. És azt gondolom, hogy a történelem mindig is igazolta, és a mai napig is igaz, hogy Magyarország és Lengyelország csak összefogva, együttműködve tudnak Európa szabad, egyenrangú, gyorsan fejlődő államai, nemzetei lenni és sikeresek lenni. Számos közös érdekünk van a külpolitika vonatkozásában, és beleértve a NATO és az EU partnerséget. Ugye elnök úr említette konkrétan, hogy milyen konkrét kérdésekről is beszélgettünk ezzel kapcsolatban. Magyarország büszke arra, hogy a 2%-ot eléri a honvédelmi kiadásokban, és a haderőfejlesztés Magyarország számára is egy abszolút fontos prioritás, ahogy Lengyelország számára is az. Úgy gondolom, hogy az idők próbáját is kiállta a magyar-lengyel barátság, mert 1000 év múlva is itt vagyunk, ugye sok közös királyunk után most elnök úrral itt tudunk találkozni Ószandecben, és még nem hívtam meg elnök urat, de a vacsora folyamán meg fogom hívni elnök urat, hogy jövő évben Kaposváron ünnepeljük majd meg a
a lengyel-magyar barátság napját egy hasonló időpontban. Kaposvár, amellett, hogy nagyon szép város, arról is nevezetes, hogy van lengyel kisebbség Kaposváron, tehát ugye a kisebbségek pedig összekötnek bennünket, és ilyen szempontból is egy jó helyszín lesz. Mindenképpen azt tapasztaltam itt ma elnök úr részéről, hogy elnök úr nyitott az együttműködésre, illetve a párbeszédre, és ezt a nyitottságot én magam is alapvető fontosságúnak tartom. Az Európában honos nemzetek között talán a legfontosabb ebben a nehéz világban az együttműködés és a párbeszéd. Lehetnek közöttünk olyan kérdések, amiben nem értünk egyet, de ha nem beszélünk ezekről a kérdésekről, akkor egymáshoz az álláspontjaink. Lengyelország 2023-ban a Magyarország harmadik kereskedelmi partnere volt. Számos magyar vállalat működik Lengyelországban, és számos lengyel vállalat teremt munkahelyeket Magyarországon. Ez úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos tényező országaink kapcsolatában. Országaink törvényhozó szervei, a parlamentjei között intenzívek a kapcsolatok. Ugye a lengyel Szejmben és a Magyar Országgyűlésben is léteznek baráti csoportok. Ugye a magyar parlament alelnöke, Latorcai alelnök úr itt is van, aki ennek a baráti csoportnak a vezetője. Nagyon köszönöm elnök úr személyes tanácsait és személyes támogatását. Elnök úr 8 éve elnök, én meg alig több, mint 8 napja vagyok elnök. És elnök úrral a négy szem közti beszélgetések során nagyon sok biztatást és hasznos tanácsot kaptam. Ezt külön köszönöm. Ahogy elnök úr is említette, ugye a három tenger kezdeményezésről több oldalról is volt szó. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezt én a magam részéről is nagyon fontos projektnek tartom. Minden olyan projekt, ami a közép-európai kohéziót támogatja, és a gazdasági fellendülést ebben a régióban valamilyen formában támogatja, én nagyon fontosnak tartok. Ugye már pedig ez egy infrastruktúrális projekt, és mint ilyen azt gondolom, hogy rendkívül hasznos, és ugye hasonló ehhez a bukaresti 9-ek féle projekt is. Engedjék meg végezetül, hogy kifejezzem azt, hogy mennyire fontosnak tartom a közötti párbeszéd fenntartását és mélyítsét, és ebből ugye adódóan a mai napi megbeszélést elnök úrral. Én egyébként jogász vagyok, én elnökként sem fogok tudni valószínűleg másképpen viselkedni, egész életemben jogász voltam. Ezt is bocsássák meg nekem. Amikor a lengyel-magyar kapcsolatokról van szó, akkor viszont elsősorban nem jogász vagyok, hanem barát vagyok. És az is szeretnék maradni, azt szeretném, hogyha így gondolnának erre Lengyelországban, amikor esetleg a nevemet meghallják, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Dziękuję, panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy nasze spotkanie. Dziękuję.